po zwycięstwie, Janek, niejednogłośna decyzja. Zaskoczyło cię to? Tak, witam. Troszeczkę mnie zaskoczyło, aczkolwiek to nie miało znaczenia, dlatego bo daliśmy fajną walkę. Kurde, super się cieszę, że Benek to wytrzymał i w takim dobrym tempie ze mną podjął właśnie te rękawice, bo miał dużo mniejsze doświadczenia, pokazał kawał serducha i twardą głowę, to naprawdę, więc ja się cieszę w ogóle, że mogliśmy dać takie przedstawienie wam, kibicom i w ogóle wszystkim. No trochę tych ciosów przyjął, mocno go porozbijałeś. Oj kurde, w tej trzeciej rundzie to już naprawdę było grubo. Padał tą głową, dlatego troszeczkę też się rozbił, bo ja jestem niski, więc jak ktoś pada we mnie głową, to zderzenia, to na jego niekorzyść, dlatego właśnie tak się stało, ale no mocno trafiłem. Myślisz, że mogłeś to zakończyć przed czasem? Tak, myślę, że mogłem to zakończyć, aczkolwiek Benek nigdy jeszcze nie leżał na deskach, więc jest nierozbity tak naprawdę, więc takiego zawodnika trochę ciężej usadzić. Aczkolwiek no ma twardą głowę, Benek ma twardą głowę, zawsze miał twardą głowę, zawsze się z niego śmialiśmy, że kurde, Benek żyje w kasku i po prostu, kurde. Janek, powiedz mi, skąd ten powrót do kickboxingu? Teraz cię na ringach bokserskich mogliśmy oglądać, a teraz nagle kickboxing z powrotem. Cały czas powtarzam, że generalnie jestem otwarty na propozycje, ale kocham się bić, więc kwestia po prostu dostosowania do formuły, chcę się bić w boksie. To jest tak jakby nasz teraz aktualny kierunek jakby drogi zawodniczej. Aczkolwiek dostałem tu propozycję, ponieważ Tomek Babiloński nie organizował gali bokserskiej w Legionowie, powiedział, że tylko tu będą MMA gale na chwilę obecną. Zaproponował mi, jako to, że to jest moje miasto, walkę tutaj w K1, więc przyjąłem od razu, nawet się nie zastanawiałem. 4 września z rozstredowania przyjechałem, rozmawialiśmy, biorę od razu, więc super. Janek, kiedy czas na odpoczynek, bo ty taki narzuciłeś sobie teraz tempo, że ciężko chyba odpocząć, nie? Cieszę się, że tak jest, ponieważ kurczę, jak zawodnik nie walczy, to umiera i generalnie stoczyłem 2 walki w lipcu, 17-31, teraz wrzesień. No będzie chwila przerwy, bo prawdopodobnie kolejną walkę stoczy dopiero w grudniu jakoś. Chcę trzymać taki standard 4 walk w roku. Chyba, że będę się czuł świetnie i nadarzy się dobra okazja, to może więcej. Nie, no na razie... Gołe pięści, no nie, właśnie pytali się mnie, czy bym zawalczył, mówię, kurczę, ale to są, nie ma kategorii wagowych, no i tak co ja z takim chłopem wielkim, kurczę, zawalczę. A jakiś super fight? Super fight, ale co z takim chłopem wielkim? Nie, no, pierwszy rywal raczej z twojej okay. kategorii wagowej. A to jest do rozważenia, aczkolwiek na tym etapie, no nie zastanawiałem się w ogóle nad tą opcją bicia na gołe pięści. Jak trzeba, to wiadomo, że człowiek się bije, ale jak nie trzeba, to trzeba to zrobić z głową. To do MMA wróćmy w takim razie, co z MMA, bo tam już rękawice są, kategorie są, wszystko się zgadza. Generalnie bardzo piękna wizja na przyszłość, na chwilę obecną jednak podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, że zostajemy w boksie, że idziemy teraz tą drogą, ale nie wykluczam takiej opcji, ponieważ ja tak naprawdę od początku swojej kariery wzorowałem się na zawodniku UFC, nie oglądałem żadnego KSW, nie oglądałem Polski Gal, tylko UFC i naprawdę siedzę w tym bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę od kiedy zacząłem to i GSP i tak dalej, to byli moi idole, Wanderlei Silva, także kurczę, nadejdzie taki czas. Nawet wywołałeś temat tego UFC, a jak UFC to doskonale wiemy, jaki temat. Przywołam Jan Błachowicz. Za kim jesteś, to wiemy, no, ale jakie jest typowanie twoje na ten pojedynek? Znaczy dzisiaj też słyszałem właśnie opinię Krzyśka Gutowskiego i też gdzieś tam się skłonię ku temu, że no bo Janek zawsze jest underdogiem, ale ja to uwielbiam w nim, bo on kurczę zamyka fajnie buzię po prostu tym, którzy w niego nie wierzą, a Janek jest twardym chłopem, z głową naprawdę na miejscu, jest poukładany, nie szczeka dużo, on jest skupiony, wie co robi, wierzę bardzo w niego. Typ na walkę, wiem, że jakby słowa mają moc materializacji, więc obstawiam trzecią runda, coś mi teraz mówi dla Janka, przez knockout, tak jest, no tak ma być, kurde, trzymam kciuki za Janka. Czekamy, w równych emocjach też czekamy, tak jak ty, także już nie możemy się wszyscy doczekać, a my czekamy też na twój kolejny pojedynek. Dziękuję bardzo, gratulujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. I kibicom dziękuję i sponsorom naprawdę za wsparcie i trenerom i wszystkim.